Może to była kość czegoś, czego nikt nigdy nie widział? Jakiegoś nieodkrytego jeszcze dinozaura? Teraz jesteś naukowcem, George. Ale skąd małpka mogła się dowiedzieć, jak dokładnie wygląda nieodkryty dinozaur? Cześć, George. Zgubiłem elementy układanki. Bez wszystkich elementów nie dokończę słonia. Elementy, które znalazł George, nie wyglądały na części słonia. Znalazłeś! Nie, patrząc na jeden element, nie wiesz, z czym masz do czynienia. Trzeba je wszystkie połączyć. Widzisz? To znaczy, że aby przekonać się, jak wygląda odkrycie, George musiał znaleźć pozostałe kości. Jeśli jedna kość była w parku, pozostałe musiały być niedaleko. Fryga nadal traktowała odkrycie George'a jak zabawkę. Może dlatego psy nie bywały naukowcami. Nie miała kości i miała brudne łapy. Zakopała ją. Kolejna kość. George prowadził własne wykopaliska. Dinozaur czekał tu na znalezienie od milionów lat. Jednak coś się nie zgadzało. Wszystkie kości były takie same. Cześć, George. Co tam masz? Znalazłeś to? Tu w parku? Fryga, a więc to tutaj chowałaś wszystkie swoje gryzaki. Ta, to są jej kości do gryzienia, które ciągle giną. A my właśnie kupiliśmy jej nową. O! To dlatego Fryga traktowała odkrycie George'a jak zabawkę. Co za znalezisko! Cały rok szukamy brakujących zabawek Frygi. Dzięki, że je znalazłeś, George. O, dokonałeś cennego odkrycia, George. Kto wie, może kiedyś uda ci się wykopać też dinozaura. Musimy lecieć, cześć! Na razie, George! Baw się dobrze! Hej, ty! A? Rozkopałeś mój park! To teraz zakopiesz ten dołek! Odkrywanie kości dinozaurów to ciężka praca. I choć George nie znalazł w końcu prawdziwych kości dinozaura, był całkiem blisko.